Bardzo ważnym elementem modelu Minnesota jest aktywny udział bliskich pacjenta, rodzin osób uzależnionych w procesie terapii. I dlatego też niezmiernie istotna jest znajomość i zrozumienie specyfiki funkcjonowania takiej rodziny, mechanizmów, które nią rządzą i determinują zachowanie, przekonania, emocje, reakcje jej członków. Jest to ważne z trzech powodów. Przede wszystkim dlatego, że rodzina staje się sojusznikiem, niejako partnerem w terapii. Po drugie, jest ona środowiskiem, w którym alkoholik żył i w którym jego uzależnienie się rozwijało. I jest także środowiskiem, do którego on po zakończeniu terapii wróci i w którym będzie przebiegać jego zdrowienie. Najogólniej mówiąc, taką podstawową funkcją, celem rodziny jest zapewnienie dobrostanu i rozwoju każdego z jej członków. Rodzina alkoholowa, tak zwana rodzina alkoholowa, jest rodziną dysfunkcyjną właśnie dlatego, że tego swojego głównego celu nie realizuje. W zdrowej rodzinie, w funkcjonalnym systemie, jakim jest zdrowa rodzina, każdy z członków ma prawo do swojej pozytywnej tożsamości. Co to oznacza? Że każdy ma po prostu prawo być sobą. Ze swoimi zaletami, ze swoim potencjałem, ale też ze swoimi deficytami, ograniczeniami, słabymi stronami, które są przez rodzinę akceptowane. Być sobą to oznacza też prawo do posiadania swoich pragnień, marzeń, potrzeb, celów do ich realizacji, do przeżywania i okazywania swoich emocji. To wszystko w rodzinie alkoholowej jest praktycznie niemożliwe. Cała rodzina skupia się bowiem na osobie uzależnionej, na tym, co się z nią dzieje i co z tego wynika dla rodziny. Pragnienia i cele członków rodziny związane są przede wszystkim z ilością alkoholu i z tym, jak on wpływa na osobę uzależnioną. Bliscy skupiają się na tym, co zrobić, żeby mąż czy ojciec nie zaczął pić. Skupiają się na tym, jak się zachować, jak się ochronić, kiedy wróci pijany, jak zarobić pieniądze, żeby nadrobić straty i tak dalej, i tak dalej. A własne, indywidualne marzenia, pragnienia, potrzeby chowają do kieszeni. W zdrowej rodzinie jest jawna, otwarta komunikacja. To oznacza, że jej członkowie mogą rozmawiać o wszystkim, o tym, co ich cieszy, boli, nurtuje. W rodzinie alkoholowej tak naprawdę nie ma prawdziwej komunikacji. Jest taka bardzo czytelna, piękna metafora, że alkoholizm w rodzinie jest jak smog w salonie. Ten smog tam siedzi na środku pokoju, jest wielki, straszny, rośnie, nadyma się coraz bardziej, a wszyscy członkowie rodziny obchodzą go dookoła i udają jeden przed drugim i sami przed sobą, że go tam nie ma, że go nie widzą. W taki sposób właśnie powstaje tabu w komunikacji w rodzinie alkoholowej. W rodzinie alkoholika najczęściej nie mówi się o alkoholu, o piciu i o jego skutkach, bo nigdy nie wiadomo, jaką reakcję może to wywołać. Ale ponieważ w miarę rozwoju choroby picie dotyka coraz to nowych sytuacji, codziennych sytuacji życia rodzinnego, obejmuje ten problem coraz to nowe obszary życia, w ten sposób przestaje się mówić o bardzo wielu wydarzeniach, o bardzo wielu sytuacjach rodzinnych, bo są one związane w taki czy inny sposób z piciem. I w ten sposób każdy z członków rodziny pozostaje
samotny ze swoimi przeżyciami. Jedną z najistotniejszych cech zdrowej rodziny jest jasno określona struktura i podział ról rodziców i dzieci. Jasny system granic. Dorośli rodzice zaspokajają swoje potrzeby emocjonalne w relacji partnerskiej i stanowią oparcie dla dzieci. Obdarzają ich miłością, pomagają, wspierają. A dzieci mają prawo do swojego dziecięcego świata, do swoich zabaw, do swojej beztroski, po prostu do bycia dziećmi. Być może jednym z pierwszych symptomów problemu alkoholowego w rodzinie jest właśnie rozmywanie, zanikanie tej granicy. Ponieważ następuje destrukcja ról partnerskich i rodzinnych, bardzo często zdarza się, że to dzieci stają się oparciem dla rodziców, że to dzieci są emocjonalnym wsparciem. Następuje tak zwana parentyfikacja dzieci. Przejmują one rolę dorosłych, stają się, można powiedzieć, takimi rodzicami swoich rodziców. Poza tymi granicami podsystemów, granicami pokoleniowymi, granicami odpowiedzialności, bardzo ważne w rodzinie są także granice pojmowane jako system norm, praw rodzinnych, tego, co w rodzinie wolno, co jest niedopuszczalne, co jest święte. Te granice odzwierciedlają system wartości rodziny i także dają poczucie takiego bezpieczeństwa emocjonalnego. Sprawiają, że życie jest przewidywalne. Ponieważ w rodzinie alkoholowej te granice zanikają, związane jest to z utratą poczucia bezpieczeństwa, z poczuciem chaosu, zagubienia. Życie i wszystko, co może się wydarzyć, staje się nieprzewidywalne. Jak widać, życie w rodzinie alkoholowej jest bardzo trudne. Pełne chaosu, cierpienia emocjonalnego, pełne silnych, sprzecznych emocji, których jednak nie można okazywać. I dlatego łatwiej jest je ukryć, zamrozić. Jednak w takiej rodzinie trzeba jakoś przetrwać. Żeby przetrwać, trzeba albo dokonać zmiany, albo się przystosować. I właśnie na drodze takich wielokrotnych, bezskutecznych, bolesnych prób zmiany rozwija się współuzależnienie współmałżonka czy partnera osoby uzależnionej. Współuzależnienie to jest bardzo szeroki, odrębny temat. Dzieci w rodzinie alkoholowej przyjmują specyficzne role, które również, podobnie jak współuzależnienie dorosłych, są formą przystosowania się. I współuzależnienie, i role dzieci są to takie patologiczne formy przystosowania się do życia w nienormalnych warunkach. Pomagają one przetrwać w rodzinie, chronią, stanowią pewnego rodzaju pancerz, zbroję, która chroni człowieka, ale chroni też system rodzinny. Ale ponieważ ta zbroja jest sztywna, twarda i gruba, równocześnie ogranicza, usztywnia człowieka, pozbawia go elastyczności, powoduje, że jego zachowania, reakcje stają się schematyczne i często nieadekwatne do sytuacji. W rodzinie te strategie przetrwania są dla jej członków korzystne, bo one umożliwiają jej przeżycie w tej rodzinie. Natomiast poza rodziną, przenoszone do świata zewnętrznego, są szkodliwe i dla człowieka, który je prezentuje, i dla środowiska, w którym żyje. W każdej rodzinie od samego początku jej istnienia rozwija się system wzajemnych relacji.
Można by obrazowo powiedzieć, że jest to sieć ich niewidzialnych, ale bardzo mocnych sznureczków, które łączą każdego członka rodziny z każdym. I gdziekolwiek w tej sieci nastąpi szarpnięcie, jest ono odczuwane w całej sieci. Czyli cokolwiek dzieje się z którymś z członków rodziny, w taki czy inny sposób oddziałuje to na pozostałych członków. Zastanówmy się teraz, co się dzieje, jeżeli w rodzinie pojawia się gość, alkohol. Jeżeli pojawia się on faktycznie jako gość, na chwilę, incydentalnie, to z reguły nie wynikają z tego większe problemy. Ale jeśli ten gość się zadomawia i pozostaje na dłużej, staje się częścią tego systemu, tej struktury wzajemnych relacji i bardzo wyraźnie, bardzo drastycznie te relacje zmienia. Można sobie łatwo wyobrazić, że alkoholik skupia swoją uwagę na tym nowym członku rodziny, na alkoholu. Zmuszają go do tego mechanizmy jego choroby. Koncentracja życia wokół alkoholu to jest jeden z osiowych objawów choroby alkoholowej. I jest to dość oczywiste, że alkoholik coraz więcej czasu, energii, siły, emocji poświęca na to, żeby organizować sobie picie, pić, ukrywać to picie, ukrywać jego skutki, a potem nadrabiać straty i szykować sobie następne picie. Tak działa błędne koło alkoholizmu. Czyli w coraz większym stopniu koncentruje się na alkoholu. Co wtedy robi jego małżonka, jego żona, jego partnerka? Oczywiście nie ustaje w wysiłkach, żeby przeciwdziałać piciu. Czyli co robi? Konfiskuje alkohol, wylewa, kontroluje wydatki, konfiskuje pieniądze, kontroluje, gdzie mąż chodzi, robi awantury, krzyczy, grozi, szantażuje albo płacze, prosi. Z drugiej strony dużo energii poświęca na to, żeby ukrywać problem przed innymi członkami rodziny i przed światem zewnętrznym. A w którymś momencie jest także zmuszona do nadrabiania strat czynionych przez alkoholika i jego picie. Musi zarobić dodatkowe pieniądze, żeby zapłacić ratę. Musi przeorganizować opiekę nad dziećmi i tak dalej, i tak dalej. I zobaczmy, co się dzieje. W tym momencie okazuje się, że nie tylko alkoholik, ale też jego partnerka, jego żona koncentrują swoje życie, swoją energię, swój czas wokół alkoholu. A ponieważ każdy człowiek ma określoną ilość energii, określony potencjał siły, dysponuje też określonym czasem, coraz mniej tej siły, energii, czasu, uwagi pozostaje dla dzieci. I to coraz mniej pozostaje jej obydwojgu rodzicom. To oczywiście nie oznacza, że rodzice w rodzinie alkoholowej nie kochają swoich dzieci. Szczególnie matka to wszystko, co robi, w dużym stopniu robi właśnie ze względu na dzieci, dla ich dobra. I nie zdaje sobie sprawy z tego, że jej skupienie się na problemie alkoholowym tak naprawdę oddziela ją od dzieci, oddala i przerywa dotychczasowe relacje. Natomiast alkoholikowi nie pozwala tego zobaczyć mechanizm iluzji i zaprzeczania, który deformuje jego zdolności kognitywne i nie pozwala mu realnie oceniać rzeczywistości. Pomiędzy partnerami w wyniku narastania problemu rodzą się też inne relacje, nowe, zupełnie odmienne od tych, które łączyły ich wcześniej. W tych relacjach siłą rzeczy dominują trudne emocje,
takie jak strach, gniew, złość, poczucie winy, poczucie krzywdy, wzajemne pretensje. I nawet jeżeli rodzice zwracają w codziennych sytuacjach uwagę na dzieci, można powiedzieć, że ta ich uwaga, ich relacje z dziećmi są podwójnie zdeformowane, bo każdy z nich ma w głowie przede wszystkim alkohol i to, co się z nim wiąże. I każdy z nich przeżywa swoje trudne, bolesne emocje. I w takim stanie ich uwaga dociera do dzieci. Można powiedzieć, że dotychczasowa sieć relacji z dziećmi zostaje całkowicie zerwana. W jej miejsce rodzą się zupełnie nowe relacje. Powoduje to u dzieci również bardzo wiele trudnych i bolesnych emocji, takich jak poczucie osamotnienia, odrzucenia, poczucie winy. Bardzo wiele dzieci obwinia siebie za to, co dzieje się w rodzinie alkoholowej. Wydaje im się, że to z nimi coś jest nie tak, skoro dla tatusia ważniejsze jest picie, a dla mamusi również ważniejsze jest picie ojca. Jak pomagać rodzinie alkoholowej? Tak naprawdę kierunki pracy, obszary pracy są ściśle związane z obszarami deficytów w tej rodzinie, z obszarami problemowymi. I tak przede wszystkim należy edukować, należy uczyć bliskich, czym jest alkoholizm, przekazywać wiedzę na temat mechanizmów, objawów, przebiegu choroby, po to, żeby mogli zrozumieć to, co dzieje się z ich alkoholikiem i to, co dzieje się z ich rodziną. Oczywiście nie chodzi tutaj o usprawiedliwianie alkoholika, ale zrozumienie tego, że wiele jego zachowań wynika bezpośrednio z mechanizmów jego choroby, pozwala być może osiągnąć pewien emocjonalny dystans, nie traktować tych zachowań jako intencjonalne, wymierzone w poszczególnych członków rodziny, a po prostu jako objawy choroby. To nie zmniejszy cierpienia członków rodziny, ale być może pomoże się z tym cierpieniem uporać. Z drugiej strony samo zrozumienie, że to, co dzieje się z alkoholikiem i to, co dzieje się z rodziną, to po prostu wynik choroby, choroby znanej, opisanej, przewidywalnej, wprowadza paradoksalnie pewien spokój. Daje poczucie pewnej przewidywalności. I taka świadomość pomaga też rodzinie na uwolnienie się od poczucia winy. I jeszcze jeden aspekt tej edukacji. Wiedza o chorobie alkoholowej i o mechanizmach, które rządzą zachowaniem, myśleniem alkoholika, może też pomóc rodzinie w uświadomieniu sobie, które ich zachowania mogą być wspierające dla choroby alkoholowej. Bo bardzo często w najlepszych intencjach, z dobrej woli, rodzina, skupiając się na alkoholiku, godząc się dla świętego spokoju albo ze strachu na jego picie, zadowalając jego oczekiwania, zaspokajając jego potrzeby w pragnieniu, żeby nie poszedł pić, tak naprawdę stwarza mu komfort picia. A to nie sprzyja decyzji o zmianie. I jak powiedziałam, w żadnym wypadku nie chodzi tutaj o obwinianie rodziny, a wręcz przeciwnie, o odbarczenie jej z poczucia odpowiedzialności, z poczucia winy za to, co się w rodzinie stało. Wiedza o chorobie może w tym pomóc. Ponieważ wszyscy członkowie rodziny mają problemy w przeżywaniu, okazywaniu swoich emocji, mają
zamrożone emocje. Bardzo ważne jest też uczenie rozpoznawania, wyrażania, akceptowania swoich emocji, takiego zarządzania swoją emocjonalnością. W rodzinie alkoholowej zawsze jest wiele konfliktów, chociaż nie zawsze są one jawne, nie zawsze przebiegają burzliwie, nie zawsze są połączone z awanturami. Często są utajone, ale bardzo silne i bolesne. Dlatego nauka rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i też umiejętności czerpania korzyści z konfliktów, znajdowania ich pozytywnych stron. W sensie konflikt może być początkiem zmiany. Konflikt ujawnia niezaspokojone potrzeby uczestników tego konfliktu i konstruktywnie rozwiązany może być punktem wyjścia do pozytywnej zmiany. Taka wiedza jest bardzo potrzebna bliskim alkoholika. Niezależnie od tego, czy rodzina pozostanie w całości, czy też będą oni pracować nad opuszczeniem jej. Podobnie ma się sprawa z przemocą. W rodzinie alkoholowej zawsze istnieje przemoc, chociaż nie zawsze jest ona jawna i nie zawsze ma ona charakter przemocy fizycznej. Manipulacje, szantaż, naciski, to wszystko jest przemoc emocjonalna. I warto uczyć członków rodziny radzenia sobie z przemocą, wyznaczania i ochrony własnych granic, ale też informować o możliwościach pomocowych w danym środowisku. Tutaj warto też podkreślić, że sprawcami przemocy w rodzinie alkoholowej bywają obie strony tej przemocy emocjonalnej, zarówno alkoholik, jak i osoba współuzależniona, a zawsze ofiarami jej są dzieci. Ale być może najważniejszym kierunkiem pracy jest pomoc członkom rodziny w budowaniu czy odnajdywaniu albo budowaniu całkiem od nowa poczucia własnej wartości. Długotrwałe skupianie się na potrzebach alkoholika, długotrwałe poczucie winy, które alkoholik bardzo umiejętnie wzmacnia u swoich bliskich, długotrwałe odsuwanie swoich potrzeb, przeżyć emocji na plan dalszy, czy nawet niedawanie sobie do nich prawa, powoduje utratę poczucia własnej wartości. Przez wiele lat najczęściej rodziny alkoholowe hodują sobie takie poczucie, że coś z nimi jest nie tak, że są do niczego, że nie potrafią, nie mogą nic zmienić. I dlatego bardzo ważne jest, żeby pomóc członkom rodziny w odnajdywaniu samego siebie, daniu sobie prawa do bycia sobą, do posiadania własnych zainteresowań, czasu dla siebie, do realizacji swoich celów. Czyli tak naprawdę stworzenie takiego własnego kawałka życia, w którym człowiek może czuć się bezpieczny, może czuć się spełniony i do którego ma prawo. To wszystko jest trudne, ponieważ samo funkcjonowanie rodziny alkoholowej jest niejako wdrukowane zaprzeczanie problemowi i nieufność, brak zaufania do osób z zewnątrz. Ale ta pomoc jest rzeczą niezwykle ważną. Pojawia się tutaj też pewne niebezpieczeństwo, kiedy mamy do czynienia w trakcie terapii z rodziną pacjenta, że możemy potraktować ją jako narzędzie do pomocy alkoholikowi.
tak, że oczekujemy od członków rodziny pewnych działań albo zaniechania pewnych działań w tym celu, żeby oddziaływać na pacjenta uzależnionego. Jest to takie instrumentalne traktowanie rodziny i stanowi to nadużycie. Rodzina wymaga po prostu pomocy, również jako nasz sojusznik i partner w terapii. I wszystko, do czego angażujemy rodzinę w trakcie procesu terapeutycznego, musi być zgodne z jej wolą, nie może być narzucone. I jak powiedziałam, warto pracować z rodziną, bo również wzmacnia to szanse uzależnionego pacjenta na skuteczne zachowanie trzeźwości w późniejszym życiu. Mówiłam tutaj o rodzinie z problemem alkoholowym, ale tak naprawdę wszystko to, o czym wspominałam, wszystkie te mechanizmy działające w rodzinie alkoholowej działają w każdej rodzinie dysfunkcyjnej, niezależnie czy z problemem uzależnienia, czy też z innymi dysfunkcjami. I jeszcze jedno uściślenie. Mówiłam tutaj o takim bardzo stereotypowym układzie uzależniony alkoholik mężczyzna i jego współuzależniona żona. Jako że jest to jednak nadal najczęstsza sytuacja w naszym społeczeństwie. Niemniej jednak takie same lub bardzo podobne mechanizmy rozgrywają się w każdej rodzinie z problemem uzależnienia, niezależnie od tego, czy uzależniona jest kobieta, czy też dziecko. Rodzina stanowi byt, który potrzebuje pomocy sam dla siebie. Pamiętajmy o tym, pracując z rodzinami naszych pacjentów.